23 lat obchodzimy Dzień Spółdzielczości, jakim jest początek lipca, sobota lipca. To jest święto, które by upamiętnić tę formę gospodarowania, których tradycja sięga ponad 150 lat na ziemiach polskich. Można powiedzieć jedną rzecz, że spółdzielczość w okresie transformacji dostosowała się do nowych warunków prawno-ekonomicznych funkcjonujących w nowej rzeczywistości. Jednym przychodziło to gorzej, drugim lepiej, jednym łatwiej, drugim trudniej. Dzisiaj można powiedzieć jedną rzecz, że warunkiem funkcjonowania spółdzielni, miejsca w nowej gospodarce rynkowej jest fakt, że trzeba szukać stosownych legislacji prawnych, bez stosownych unormowań ustawowych. Ta huśtawka nastroju wśród spółdzielcach będzie zawsze pogłębiana faktem, że co chwilę mamy kolejne nowelizacje różnych ustaw i tak powiem ta niestabilizacja wywołuje, tak powiem, nerwowość zarówno po stronie zarządów spółdzielni, jak i rad nadzorczych, gdyż nie wiedzą, w jakich warunkach będą działać za godzinę, dwie, trzy, miesiąc czy też rok. Dzisiaj można powiedzieć, że spółdzielczość mieszkaniowa ma się dobrze, rozwija się prawidłowo, a przede wszystkim zlicza się to, o czym mówiliśmy, że istotą spółdzielczości jest związek ludzi, a nie kapitału. I dzisiaj w tej nowej rzeczywistości spółdzielczość tym się różni od korporacji, że ludzie chcą być spółdzielcami, a niekoniecznie chcą być pracownikami korporacji, bo tu się liczy człowiek, a nie zysk. Dzisiaj przeżywa renesans wiele branż spółdzielczych. Banki spółdzielcze, spółdzielnie mleczarskie, ich jest coraz mniej, ale na rynku są coraz większym potentatem. Drugie miejsce, tak powiem, na świecie produkcji mleka, a mnie najbliższym sercu jest spółdzielczość mieszkaniowa, gdyż z tej branży się wywodzę. Są branże, które sobie lepiej radzą, są takie, które mniej radzą. No, generalnie połowa spółdzielczości to jest spółdzielczość mieszkaniowa i ona ma się dobrze, widać, rozwija się, modernizuje się. W tej chwili rozpoczyna realizować budownictwo lokatorskie, spółdzielczość bankowa, GS-y, czy PSS POŁEM, czy też spółdzielność socjalna, bardzo ważna. Także dobrze się rozwija. Są takie, które no niestety nie wytrzymują presji rynku, presji tych warunków ekonomicznych. Jestem mile zaskoczony, że tak dużo jest spółdzielni produkcyjnych i naprawdę to są bardzo dobrze sobie radzące spółdzielnie. No, tutaj akurat spotkałem kolegę, który jako jedyny na Dolnym Śląsku produkuje pszenicę orkiszową, która jest bardzo trudna w uprawie, a zwłaszcza później od oddzielenia plewy od ziarna, prawda? Także sobie daje radę. Myślę, że natomiast, że to nie jest źle, spółdzielczość w Polsce nie jest jeszcze jakby tak właściwie postrzegana, nie jest wspierana, jak to jest w krajach zachodnich i tu wymaga troszeczkę lepszego wsparcia państwa, większego wsparcia, jeżeli chodzi o nie tylko o stronę jakby finansową czy organizacyjną, ale również o prawną, gdzie tutaj trochę są zaniedbane te sprawy. Nie są przystające do dzisiejszych czasów i często rozwiązania prawne, które obowiązują w spółdzielczości, po prostu szkodzą, a może nie szkodzą, może po prostu utrudniają jej działalność. Ja jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Świdnicy, no, licząca zasoby około 6360 mieszkań dokładnie. Myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze, mimo tych wszystkich takich trudności ze strony rządu, gdzie jest ciągle zmieniane są ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie ciągle po prostu jest tyle zmian, że my musimy po prostu nadążać za tym, ale myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze. Wyniki mamy bardzo dobre, jeżeli chodzi o wyniki finansowo-gospodarcze. Realizujemy, w tej chwili jesteśmy na etapie
wymiany ciepłej wody użytkowej. W tym roku kończymy wymianę junkersów gazowych i wszędzie będzie już ciepła woda użytkowa. Także my się rozwijamy, my cały czas idziemy w tym kierunku, żeby po prostu polepszyć życie mieszkańcom, w sensie takim, żeby im udogodnić to wszystko. I w tym roku też przymierzamy się, może nie, w tym roku nie, ale w następnym do zakładania fotowoltaiki. Jestem już umówiony z prezesem spółdzielni Wrocław Południe. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda i też chcemy w przyszłym roku rozpocząć takie działania, żeby po prostu też szukać oszczędności, jeżeli chodzi o energię elektryczną, bo wiadomo, że te ceny energii elektrycznej, mimo obietnic, że nie będą podnoszone, to ja już odczuwam tutaj po rachunkach, widzę, że te ceny są jednak coraz wyższe. Idziemy w tym kierunku, żeby po prostu rozwijać się. My po prostu nie stoimy w miejscu, nie załamujemy rąk tylko dlatego, że ustawa nam ciągle jest zmieniana, jest ustawa czy prawo spółdzielcze, czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ale po prostu chcemy się rozwijać i myślę, że mieszkańcy z tego tytułu są zadowoleni i jest to, moim zdaniem jest to, nasza spółdzielnia jest jedną z prężniejszych tutaj na Dolnym Śląsku. Staramy się, aby warunki zamieszkiwania w naszych zasobach były jak najlepsze. Prawo takie jest, jakie jest. Czekamy na dalsze zmiany. Myślę, że część zmian była naprawdę korzystna, ale część jest taka niejednoznaczna, kontrowersyjna, więc myślę, że ten proces legislacyjny musi zostać dokończony. A to, co robimy, to myślę, że i jak nasza spółdzielnia, jak inne spółdzielnie, jeżdżąc po Polsce, to widzimy. Budynki są coraz bardziej kolorowe, docieplone, także możemy się faktycznie poszczycić. Zasoby spółdzielni mieszkaniowych w Polsce są już na dobrym poziomie. Oczywiście musimy mieć na uwadze cały czas, że są to bloki budowane w systemie wielkopłytowym i nie zawsze z tych bloków można zrobić to, co byśmy chcieli, co lokatorzy by chcieli, ale to, co można zrobić, przede wszystkim te wszystkie działania energooszczędne, estetyzujące, są robione na bieżąco i myślę, że stan techniczny naszych zasobów już jest dobry. Spółdzielczość generalnie ma się coraz lepiej w skali całego kraju. Pięknie nam się rozwija, przede wszystkim spółdzielczość mieszkaniowa, ale również spółdzielczość mleczarska, spółdzielczość spożywcza. To bardzo dobrze wygląda. Wygląda coraz lepiej. Mamy informacje o tym, że jest pomału wykorzystywana ustawa, która daje możliwość budowy mieszkań również tutaj na Dolnym Śląsku. Słyszymy o Bielawie, o Jaworze, wiemy o kolejnych pomysłach na rozbudowę potencjału mieszkaniowego poprzez spółdzielnie. To jest niezwykle ważne, ale generalnie idea spółdzielczości to jest coś, czego nie tylko Polacy, ale generalnie Europejczycy oczekują. To jest idea współuczestniczenia w tym, co nas dotyczy, współuczestniczenia w miejscu pracy, współuczestniczenia w tym, co nas otacza, ale również takie poczucie bycia we wspólnocie. To daje też poczucie bezpieczeństwa, więc ja jestem przekonany, że to, co najlepsze, to jeszcze przez spółdzielczość. Jest prawie 10 tysięcy spółdzielni w Polsce, na Dolnym Śląsku 625 i rzeczywiście są one bardzo ważnym czynnikiem, nie tylko gospodarczym, ale społecznym. W społeczności lokalnej odgrywają bardzo ważną rolę. No chociażby klub, spółdzielczość w Polsce mieszkaniowa prowadzi 1000 klubów spółdzielczych. Nasz klub jest przykładem, jak oprócz tej typowej gospodarki swojej można prowadzić działalność kulturalną i proponować młodzieży, dzieciom coś ciekawego. Dzisiaj mieliśmy piękny koncert Uli Mileskiej, gdzie jako małe dziecko przyszło do naszego klubu, dzisiaj jest wspaniałą piosenkarką jazzową i operową. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tylko ja.